Siemaneczko, lebeściaki, z tej strony Bora. Witam was w 14 odcinku z gierki Cities Skylines. W dzisiejszym odcinku nie wiem, czym się jeszcze zajmiemy. Prawdopodobnie tutaj zbudujemy troszeczkę tej strefy przemysłowej. Nad tamą się zastanawiam, ale nie mam za bardzo gdzie jej postawić. Tutaj w górze rzeki nie, znaczy w dole rzeki nie postawię, gdyż tutaj pływają te promy, statki. No i nie miałyby którędy pływać. Najchętniej to bym postawił gdzieś tutaj tamę. Z tym, że musiałbym tutaj prawy kwadrat wykupić. No. Ale w pierwszej kolejności przydałoby się wykupić tutaj, żeby to centrum całe już było takie porządnickie. No nie wiem, zobaczymy, jak nam się sytuacja rozwinie. Na tą chwilę zobaczmy, ile mamy wody, spoko, prądu. No niewiele. No, bardzo by się nam teraz przydała już jednak ta tama. Nie, no nie będziemy jej tutaj robić, na pewno nie. Dobra, zbudujmy sobie ze dwie turbiny jeszcze. Żeby cały czas nam ten prąd płynął, żeby nie było przestojów w dostawie prądu. No trochę tego mam. Do elektrowni słonecznej jeszcze ciut, 2500 kmiotków. Dobra, włączmy sobie play i zobaczymy, co tutaj mam się będzie działo. Aha, tutaj zapomniałem jednej rzeczy. Park muszę zrobić w naszym naszej dzielnicy. Jak się ta dzielnica nazywa? A czemuż tu nie ma nazwy? Powiśle, no właśnie. Na Powiślu trzeba zrobić park. Tylko nie wiem gdzie. Tutaj jeden. I tu gdzieś drugi, nie? Tak sobie myślę. No, ale to jeszcze nie jest to. Ja tu miałem takie małe coś, no właśnie. I tu im to jeszcze pierdzielniemy. I powinni mieć dobrze. Tu im też takie coś pierdzielniemy. Tylko, że tam pójdzie droga. Teraz chyba lepiej. Nie wiem, czy tutaj na Czarnobylu im takie coś też zrobić. Ten chłopek, gdzie jest ten chłopek? To też nie to. Tu jest, dobra. Nie wiem, dlaczego to miejsce jest zajęte. O, tu im to pierdzielniemy. Powinni być szczęśliwsi. O, jak nam to szybko, fajnie ten. No, a tutaj co? Tutaj nadal nieszczęśliwi. Tu im też od razu chłopka pierdzielne. Tu też będą szczęśliwsi. Hajsu na to trochę pójdzie, ale... Ale cóż, potem będę miał święty spokój. Wiecie co? Ja im ten park jednak stąd... Wezmę i wypierdzielę gdzieś. Indziej. Chociaż jeszcze nie wiem, gdzie za bardzo. No i czy to ma sens w ogóle? No tu są biedoczki, no. Dobra, te chaty można i tam trochę rozpierdzielić jednak. Tak sobie myślę. Hmm,
Może teraz to już będzie lepsze? To taki mały park, plac zabaw, nie? Tam, gdzie kilka odcinków temu były trupy. To mi się nie podoba, że tutaj na czerwień. Damy im tego chłopka tutaj. Wiecie co, jednak te chłopki trzeba wszędzie stawiać. Popatrzcie, jakie to od razu wszystko na niebiesko. No i jak tam wartość gruntu? Też znacznie lepiej. Strzałki widać, że się upgrade'ują. Co po chwilę. Co tu? Aha. Brakuje im towarów, no cóż. Life is brutal. Przestępczość, spoko. Dobra, tu im zrobiliśmy ostatnio ten duży budynek straży pożarnej. Więc pierdzielniemy im teraz jeszcze policaj. Też duży budynek. Ten. I można zacząć jakieś tereny już tu budować. Raz, dwa, trzy, cztery. No i zostawmy to tak. Wodę mają, mają. Także z wodą jest gitara. Sekunda. Okej. Tutaj się będzie rozrastało, to ten prąd za chwilę do nich trafi. Przyspieszmy sobie kawałek. No nie mam wielkiej nadwyżki prądu nadal znowu. Damy budżet i zwiększymy do 125. Wydatki na prąd, jak tam korki właśnie. O, widzicie? To jest to, o czym wam mówiłem kiedyś dawno. Ten most, ta prawa nitka, bo lewą, znaczy prawą nitkę podniosłem, a z lewej jest dalej tak jak było. Ten kwadrat jest zajęty, widzicie, nie jest mój jeszcze, więc nie mogę tego poprawiać. Woda zalewa i widzicie, co się tworzy? Korki. Nie wiem, dlaczego woda to zalewa. Od czasu do czasu tak się dzieje, no. Jakieś tam korki, małe lub większe, ale są w naszym mieście nadal. Myślę, że to jest do rozwiązania. Cóż tam. Tutaj za chwilę trzeba o właśnie, bo tutaj drogi nie mają. Ło, teraz się kapłem. Dobra, prąd mają? Mają. To jest gitara. Jak tam mamy z prądem? Spoko. Tą drogę i teraz tutaj trzeba gdzieś posunąć daleko, fajnie, tak? Tylko musimy się zastanowić, gdyż iż, że... Też będę musiał to pocisnąć potem troszeczkę dalej. Więc tu by się przydało coś rozkminić fajnie. No nie za bardzo jestem za takim rozwiązaniem, ale powinno się to sprawdzić. Co jest? O, takie coś tutaj, nie? Jak myślicie? Tak się zastanawiam, czy to nie za blisko? Gdzie jest ten kwadrat? Tutaj. To chyba tak by najbardziej pasowało. Tak to ustawimy. Dobra, spoko. Teraz tak. Na pewno jednopasmowa poleci tak. Tutaj druga tak, ale trzeba zrobić zjazdy tutaj do tych fabryk. Więc to sobie pociśniemy tutaj. No właśnie, tutaj, ale to też jeszcze nie koniec. Tutaj trochę zburzymy. Zrobimy tutaj
Jak się to nazywa? Estacadę. Tak to pociśniemy. I tak. Dobra, to już jest w miarę jako tako. Nie najgorzej. Wjazd jest tutaj, to teraz musi być wjazd też, ale musi być zjazd. No właśnie, wjazd. I zjazd. Dobra, teraz stąd wjazd i stąd zjazd. Ta. No widzicie, to troszeczkę mi nie pasuje, gdyż iż, że musiałbym to chyba tak zrobić jakoś, nie? No i dobra, i tak. Pięknie, ale teraz musi być też tutaj w ten sposób coś porobione. Damy w dół i tak jest. No i co? I to mi nie pasuje chyba. Tu jest zjazd. I tu jest wjazd na tąże drogę. Tu jest zjazd, tu jest wjazd. Nie, nie jest źle, jest dobrze. Myślę, że jest dobrze. Tak to powinno wyglądać i tak też będzie. Ta droga gdzieś tam potem pociśnie. Tutaj będzie druga autostrada. Niby zrobiona autostrada. No, w sumie tak. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle. Wydaje mi się, że net jest bardzo... Przepraszam, bardzo dobrze. Dobra, przyspieszmy sobie trochę czas. Chciałbym osiągnąć ten wynik 22 tysięcy kmiotków w tym odcinku. No, tu już powoli jadą. Coś się tu już zaczyna dziać. Nie wiem, czy śmietniki i spalarnie też tutaj zrobimy. Chyba nie. Sklepy im są potrzebne w tej chwili. Na pewno więcej sklepów. Korki się tutaj tworzą? Nie ma opcji, żeby się tworzyły korki. Nie ma opcji. Tutaj są korki, tutaj są korki, ale to jest wszystko do przetrzymania. To nie jest takie najgorsze. A na pewno 100 razy lepsze niż to, co mieliśmy jeszcze dwa odcinki temu. Cholera, ja im tutaj muszę porobić mieszkania i muszę im porobić sklepy. Ale w tym celu... W tym celu coś muszę pomyśleć, no, bo to nie wiem, jak to mam rozwiązać. Za bardzo. Dobra, zróbmy sobie pauzę. Skasujmy to wszystko tutaj, co tutaj mamy. Skasujmy to. A nie, dobra, tego nie kasujmy, bo tu jest krematorium. No tak. I teraz stąd musimy jakoś wyznaczyć sobie kolejne nasze takie ćwierć okrąg, że tak powiem. Dobra, już wiem, co zjebałem. Powinienem to zaznaczyć. Nie, to jest za dalekie. Stąd. Też wydaje mi się, że jest nieco za daleko. Szkoda mi tych terenów, nie? Potem się na wszystko tereny przydadzą. No i dobra, takie coś już może być, gdyż to jest lepsze. Nie będę tego do końca przeprowadzał. Po prostu zrobię tak. Teraz prosty kawałek. No, już przez chwilę myślałem, że to jednokierunkowo, ale... Ale nie. Tu już jeszcze jedno takie chyba zrobimy. No i czemu nie? Może być takie coś.
Trochę to głupio wygląda, bo blisko tutaj tej autostrady naszej, cholera. Ale dobra, niech będzie, na razie. Wszystko zawsze można pozmieniać przecież. I jakby co. Może być, nie jest źle. No, tutaj chyba już będzie za dużo, to już mi się tak wydaje. No, zdecydowanie tak. Jak to tam wygląda? No, ciutkę za daleko. Tak dosłownie odrobinkę. No i to już lepiej wygląda. I tak sobie to zostawimy. I teraz tak. Tutaj przydałoby się tak. Strefa mieszkalna. Już sobie im to wszystko zamalujemy. O, tu mają już metro nawet. Co prawda przydałoby się kolejne. Pewnie zaraz to będziemy musieli zrobić. No i zrobimy. Okej. I tutaj mieszkalną. Tylko zastanawiam się nad tą gęstością tych sklepów. Bo tu już jest całkowicie zewnętrzny łuk. Nie wiem, jak to zrobić. Naprawdę nie wiem. Bo tu będzie głośno wszędzie. Ale z drugiej strony tam będą same biurowce. Nie, dobra. Zrobimy tu jeszcze jedno. Wymalujemy wszystko, cały ten teren. Też gęste zabudowania. No w końcu to downtown, nasze centrum miasta. Aha, widzicie, jeszcze drogę tu miałem przeprowadzić. Zapomniałem, ale sobie w miarę w porę przypomniałem. Zaraz to naprawimy. Gdzie tu jest ta droga? Tutaj nie było drogi. Aha. Nie no, ale my musimy tutaj przeprowadzić drogę stanowczo, tak. Przecież nie może być inaczej. No i dobra, i tak niech se będzie, no. Tam nie będę drogi przeprowadzał. Jest jak jest, niech tak będzie. Z tym, że te sklepy, no te sklepy, jeszcze trzeba im tu gdzieś sklepy pobudować. No i teraz przydałoby się im również tutaj gdzieś stację metra pyknąć. Kolejną. Tutaj ją damy, fajne takie miejsce tutaj jest. Tutaj również. I tutaj. No, myślę, że to centrum jest takie w miarę sobie nawet. O, i skończył mi się hajs, to przyspieszymy. Ja wiem, że tam wody nie, nie mają, ale spoko. To jeszcze nie jest aż tak wielki problem. Aha, bo to musi się z tym. No tak, faktycznie, to racja. 9000, to przecież mam tyle. Dobra, tak im to zrobimy. Tak i tak. Jak nie mają prądu? Dobra, czekajcie, zaraz to trzeba rozwiązać. Jakosik. Jak oni tutaj prądu nie mają? Co, skończył mi się prąd? A nie, 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 chwila, wróć. Przecież ja tutaj im zniszczyłem ten, doprowadzenie prądu. No tak, przecież to moja wina. A kogoż by innego? Więc to im zrobimy tak. No i nie wiem jak. No i tak w tej chwili to poburzymy. Chociaż nie, bo tu jest jeszcze cmentarz i krematorium. Ale to spokojnie, to zrobimy tak. Tędy po rondzie jakoś, nie? Dobra, prąd będą mieli.
Ale ja jeszcze nie jestem zadowolony z tego, bo tutaj jednak jebnę te sklepy. Przynajmniej chociaż troszkę. Żeby ten prąd tutaj doszedł, nie? Ale nie mają wody. Mają wodę. Tu jest spoko. Dobra, tutaj woda wszędzie jest. Tu sobie jeszcze przeciągniemy rury. Żeby nie było, że nie. Tutaj woda jest, jest. No ale boję się, że za chwilę prądu nie będziemy mieć. Nie, spoko. 100 MW, prawie 90 MW nadwyżki. Mam za dużo tych, dobudowałem stref przemysłowych i teraz stąd się mi gnoje wyprowadzają. No ale cóż. Takie jest odwieczne prawo dżungli. Oni potrzebują pracowników, te fabryki, i tutaj mnie teraz boli. A za chwilę coś czuję, że zacznie mnie boleć jeszcze bardziej znacząco. Co jest? Jak prądu nie macie? Jak ma... Nie macie. No dobra, to zaraz będziecie mieć. Tu im trochę jeszcze na niebiesko przemaluję. I przyspieszę. No, tu się zaczynają już budować. W stronę tych kabli się budujcie. Bo za chwilę mi tu centrum miasta całe opustoszeje. Gnojki. Halo, hej. No i dobra. I prąd już powinni mieć. Mają, spoko. Oto mi się właśnie rozchodziło. Czemu ja tracę? Haj, siwo. Nie, dobra. Już zyskuję. Ale mieszkańcy się wyprowadzili. Gnoje pieprzone. Miałem już 20 tysięcy i już mam 15? Co to? Jakaś grupowa, przymusowa eksmisja? Bunt? Co wy się buntujecie? Nie, zaraz się sprowadzą. Zaraz do 20 tysięcy znowu dobiję. Ale... Nie, z prądem spoko. No tutaj nie mają prądu te dwie nitki metra. No właśnie. A bez prądu da się wyznaczyć trasę? Tutaj jedna, tutaj druga, trzecia. Nie wiem, do downtown? Czy do tego, do... na Powiśle? No dobra, niech będzie. Teraz tutaj, do Czarnobyla. Tutaj, tutaj. Aha, ja tutaj nie mam jeszcze metra. Dobra, kolejne tam zrobimy. Kolejną linię. No i co? I trasa jest. Dobra, kolejna trasa ustalona. Musimy to trochę przyspieszyć, zdecydowanie, żeby odzyskać te nasze 20 tysięcy kmiotków w naszym mieście. Strasznie mi się to podoba. Strasznie. Ten pociąg tam jeszcze by się przydało jakoś pokombinować. Tu jest takie fajne miejsce, kwadracik prawie taki na rogu, żeby... Aha. Muszę mieć stację kolejową, żeby zrobić tory. To jest fajne miejsce właśnie na stację kolejową. Ale cóż, ja na razie chcę osiągnąć pułap 22 tysięcy mieszkańców. Patrzcie, tutaj same baraki, same ruiny. Brak połączenia. Co? Kurde, gdzie brak? Zaraz to władam, gnojki. Siedło! Faktycznie, coś tu jest nie teges. No ale co? Co tu jest nie teges? Sekunda, dobra. Tu jest nie teges to, że tutaj nie ma dostaw prądu. Ale jak nie ma, jak jest? Co wy mi tutaj insynuujecie? Nie wiem, o co im chodzi. Ale baraków w każdym bądź razie jest w pizdziec.
Usuniemy im to pieronem raz, dwa. O, sorry, tam dobrą fabrykę wburzyłem. Brakuje im ludzi. No muszą się sprowadzić, jak najwięcej muszę mieć mieszkańców. Co to jest? Zbyt niska ten? Zbyt niska cena gruntu? Zbyt mało usług. Cholera, no nie wiem co jest grane, przysięgam, nie wiem. Teoretycznie wszystko powinno być dobrze, ale tu jest dupa wielka. Z miasta się nie wyprowadzają, wręcz przeciwnie, nawet się sprowadzają. Coś mnie tu zaczyna martwić. Za dużo mam tych stref przemysłowych. Tak mi się wydaje w tej chwili. Za mało mieszkańców. No tak to jest, przecież tak mi to pokazuje. Za mało mieszkańców, za dużo fabryk wybudowałem. Więc teraz te wszystko będę burzył. No cóż. Tak to jest, tak to bywa. Ale spokojnie, spokojnie, powolutku. No nie osiągnę, widzicie, do Beściaki, niestety. Oni wszyscy do Irlandii wyjeżdżają. Mieszkańcy wyjeżdżają do Irlandii, tak, na pewno. Ja pierdolę, tu ludzi na przystanku. Oni jadą na masową, ten, imigrację do Irlandii. Tam będą zarabiać w euro. Nie, w funtach. A w Polsce co? Dupa. Ale to autobus z autobusem, nie jest źle. Chyba. Jeszcze po prawej stronie przystanku masa ludzi, a nowi dochodzą. O, ja tu już, dobra, następne autobusy w... O, jaki tu korek znowu! Ho, ho, ho! To nie tak miało być! Tu im trzeba jakiś zjazd zrobić. I to pieronem raz, dwa. Nie wiem, czy się tak da. Się tak da. Trzeba im tak zrobić. No. I stąd też im taki zjazd zrobimy. Stąd. Żeby to już na później było lepiej, nie? Chociaż... No ale dobra, 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 niech tak będzie. No nadal 19,5 tysiąc miotków. Kurde, cały czas mam wrażenie, że o czymś zapomniałem. Szkolnictwo jest... Czekajcie, popatrzymy, zwolnimy. Popatrzymy to po kolei. Woda jest, prąd jest. Jak tam ze śmieciami? Przydałoby się coś zacząć spalać. 29, 41, 48, 37, 49, dobra. 48, 49 do spalenia. Pojedźmy sobie dalej. Edukacja, no w Czarnobylu raczej jej nie ma. Tutaj muszę zbudować szkołę. To jest pewne. Szkołę podstawową wpierw. A później się zobaczy. Nie wiem, czy szkołę średnią też. A tu jaka szkoła jest? Średnia. Nie, no tu mają podstawówki przecież. Wszystko tutaj mają. Wiecie co, jebniemy im tu trzy podstawówki. Tu damy jeszcze jedną podstawówkę na później. I tu damy jeszcze jedną. Może jakoś to się wszystko nam polepszy. W centrum są trzy podstawówki. Na Powiślu jest jedna i w Reflinkowie jest jedna. Więc chyba teoretycznie nie powinno być źle. Szkoła średnia jest jedna w Reflinkowie oraz jedna w centrum. I w centrum również jest jeszcze uniwersytet. Policaj mamy wszędzie. Dobra.
Firemenów. No też rewelacji jakiejś nie ma. Tu im trzeba piznąć jeszcze małą jednostkę. I tutaj gdzieś również. To tak już w zapasie, żeby było, nie? Dobra, tu jest ten dupny szpital w centrum. Tu jest mały. W Reflinkowie i na Powiśle są małe. No nie, spoko, na razie tak. Cmentarz i krematorium jest koło Powiśla oraz koło Reflinkowa. I w tej chwili chyba mi to wystarczy. Tutaj gdzieś zbuduję później następne. No to co? No to nawet jest spoko, no kurczę. No ale muszą mi się sprowadzać mieszkańcy w większej ilości jednak. Edukację tutaj troszeczkę nadgonię. Aż tak źle nie jest. O, dobra, ostatni raz. O, tam jeszcze drogę wyburzyłem niechcący. Ostatni raz wam to chyba wyburzam. A potem się zobaczy, co z wami zrobimy. Jak nie, to zniszczę wasze całe strefy. I się skończy parada karzełków. Jak mówicie, dalej wkurwiać. No skończy się, skończy. Rozbuduj drogi. Nie potrzeba mi w tej chwili rozbudowywać dróg. Dobra, debeściaki, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli macie jakieś sugestie odnośnie tego odcinka, piszcie w komentarzach śmiało. I nie zapominajcie o łapie w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, ani nie lajkujesz fanpage'a na Facebooku, uczyń to, będziesz na bieżąco z wszystkim, co wrzucam i co udostępniam i co piszę. Ale wiecie co? Jednak jeszcze poczekamy chwilę, osiągniemy sobie kolejny krok milowy, bo jesteśmy bardzo blisko. Przyspieszymy, wystarczy nam 1000 kmiotków. Więc odcinek, jak będzie 2 minuty dłuższy, myślę, że się nic nie stanie z tego powodu. Tych sklepów chcą więcej jednak jeszcze. Może im jeszcze tutaj damy kilka sklepów, ale dosłownie kilka. Źle buduję. Chociaż jeszcze może kilka. Dobra, więcej nie. Zobaczymy, jak teraz to będzie miało miejsce. No, dawać jeszcze tam kilku kmiotków. No, hajs to już nie będzie taki problem. Jakiś bardzo znaczący. Będziemy budować tamę w kolejnym odcinku. Najprawdopodobniej. Nie, bo tutaj te statki, no właśnie. No to zobaczymy, co będzie w kolejnym odcinku. W tym odcinku mamy już rangę Wielkie Miasto i to mi pasuje. Będziemy budowali elektrownię słoneczną, a potem już miasto stołeczne. Mamy port i port towarowy, statek, kolejny kwadrat, ale to dopiero po sięgnięciu populacji na poziomie 34 tysięcy. No, teraz mamy Wielkie Miasto i tym się cieszmy. Dobra, debeściaki, róbcie to, co mówiłem wcześniej, piszcie, co mówiłem wcześniej i trzymajcie się, miłego dzionka. Na razie, ho, pa, pa.